Możesz być jak Flat Out. Nie jest to projekt wielkich rozmiarów i o głębokiej filozofii. Jeździsz, wyprzedzasz, wygrywasz. Albo jesteś na podium i odblokowujesz kolejne wyścigi w kolumnie. A jednak Flat Out daje furę frajdy. Bugbear wiedziało, że aby sprzedać produkt nie mając dużo zasobów, należy wszystko poświęcić na fundamenty. Technologiczne demko hula, samochody merdają ogonkami na zakrętach, a nawet zderzają się z innymi obiektami tak jak w prawdziwym życiu. Możesz sobie wybrać model jazdy między trudnym a trudniejszym, a raczej realistycznym i uproszczonym, bo przypadkiem wykonano go zbyt wiarygodnie. I tak właśnie siedzę przyklejony do ekranu, robię po prostu kolejne wyścigi, walczę z terenem i nieubłaganą fizyką i nic mi więcej nie potrzeba. O! Niestety zdarzają się takie przypadki, że nie jesteś tak utalentowanym twórcą. I wtedy możesz być jak Crash and Burn. Nie ma on, mówiąc najdelikatniej, najlepszego wykonania technicznego. Auta poruszają się jak wiercik z tej kreskówki i zderzają się ze sobą jak niegrzeczne atomy. Trzeba więc zachęcić gracza ciekawym pomysłem na gameplay, którego zasady zastąpią nam niedobory w robociźnie. I tak oto zachwyciła mnie konwencja niezwykle prostych myczków, takich jak design tras, króciutkich i dlatego sprzyjających destrukcji, zawsze z jakąś niespodzianką, jak zwężenie, skrzyżowanie czy przedziałek zniszczenia. Po jednym kółku na trasie jest już trochę zabałaganione, a o żadnych recovery vehicles organizator nie zadbał. Dlatego tak naprawdę każde okrążenie to inne okrążenie. Studio Climax nie bez powodu rozwija ten pomysł za kilka lat w Split Second, który to w porównaniu do Crash and Burn zalicza spory glow up. Tylko zamiast architektury są inne odpadki, samochody zalegające na środku drogi, albo na poboczu, albo w ogóle zatykając przejazd, no i pan smoła wyciekający z maszyn przy uderzeniach, który niczym w Mario Kart wytrąca nas z równowagi, a jak przejedziemy po takowym z nitrem, którego mamy tylko jeden pasek na cały wyścig, to zacznie płonąć i zabierać żywotność. W CNB trzeba być elastycznym, przewidywać nieprzewidywalne. I takie zasady gry, które satysfakcjonują jak specyficzne zasady prawdziwych sportów motorowych, odkuwają stawiającą sporo do życzenia fizykę. A wtedy nawet ta biercikowatość zaczyna się jawić jako rajcujący chaos, brain dead rozrywka, tak jak przy słuchaniu hyperpopu czy, Boże uchowaj, nightcore'u. Ale możesz też być jak Test Drive Eve of Destruction, który jest rzadkim przypadkiem spełnienia obu tych warunków. Monster Games zasłynęło najlepszymi NASCARami na PS2, będąc onieśmielającym dla współczesnych edycji punktem odniesienia. W Polsce NASCARy ciężko dostać, a ten destrukcyjny spin-off serii Test Drive dziebko łatwiej. I rozumiem, czemu NASCAR Hit 2004 czy Dirt to Daytona są tak szanowane. Handling na szutrze jest palce lizać, a zawieszenie responsywne jak ręka kierowcy zwalniająca sprzęgło na starcie F1. Można się zderzać, aż wióry lecą i chce się, aby leciało ich jeszcze więcej. Spulofowanie takich modelów połączono z mechanikami, które zakrawają o coś, co ostatnio jest nazywane jako CarPG. Zabijanie przeciwników i wygrywanie wyścigów jest równie ważne jak zarządzanie pojazdami, które szybko się zużywają od nadmiernego obijania. Można naprawiać auto po każdym wyścigu, ale po co, skoro po następnym też będzie mocno poharatane? Po jakimś czasie będzie się niszczyć permanentnie, czyli możemy je naprawić do 80%, a nie 100%. Dlatego samochody zmienia się jak skarpetki czy gacie. Jak zrobi się dziura, to wyrzucamy i kupujemy nowe. Prawdę mówiąc, nigdy nie miałem do czynienia z takim osobliwym systemem. Cały czas zastanawiamy się, na ile inwestować w auto, które i tak za niedługo zamienimy, a prawie zawsze jesteśmy krótko z hajsiwem. Jeszcze bardziej na ostrzu noża usadza nas system wyścigów, czyli tytułowych EV. Trochę jak w Prostricie, zabieramy auta na jeden race day i według rozkładu jazdy praktykujemy jazdę z degeneratami. I ponownie, sztywny plan, jaki rodzaj wyścigu następuje po sobie, uwarunkowuje to, jak bardzo możemy sobie pozwolić na stukanie i pukanie w innych. Pozwala też mnogość rodzajów wyścigów, w tym takie dziwactwa jak wyścig z obkręcaniem się wokół flag, czy zmianą kierunku jazdy po przejechaniu linii start-meta, gdzie zwyczajnie nie da się nie oberwać. Więc strzeżcie się, adrenalinowe ćpuny. I oto trzy filozofie robienia dobrej gry. Jeśli nie możesz wykonać jednego, nic nie szkodzi, zrób drugie. Jeśli potrafisz wszystko, to jeszcze lepiej.
Przecież gamerzy szanują różnorodność. I pomyśleć, że wszystkie trzy gry wyszły w tym samym roku. Jak ja tęsknię za czasami Irak Core.